Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do kolejnego technologicznego odcineczka. Dziś zajmiemy się aukcjami z Allegro. Jak widzicie, tutaj sobie zakupiłem taką półeczkę narożną. Powiem tak, no tania może nie była, bo około 29 zł 3 dyszek kosztowała. Wiecie, no mało patrzyłem na aukcji, więc myślałem, że będzie troszkę większa. Że będzie to jakaś normalna płyta tam wiórowa czy coś i przykręcana jakoś czymś. Ale jest to płyta leciutka. Są to takie, nie wiem, sklejki, nie sklejki. Nie wiem jak to nazwać. MDF, czy jak to się tam nazywa te płyty. Dobra, tutaj mamy już otworzoną, bo jedną ręką ciężko otworzyć. Te widzę na opakowaniu są w białym i czarnym kolorze, ale ja wybrałem białe, bo mi trzeba było białe. Takie jest montowanie. O, widzicie? Wychodzi to calutkie. I to przywalamy na kołeczkach do ściany. To przywalamy. Tutaj cztery kołki się montuje i przykręca się to do ściany. 2, 3, 4. O, cztery wkręty. Wkręty mamy w komplecie. Tutaj są dwie śrubki dodatkowe. Jak widzicie, z tej strony są dwie dziurki. I tymi dziurkami to przykręcamy po prostu, żeby to nie spadło. Nie? Jak to się nałoży, to to się zsunie. A tak się to przykręci. I to się będzie trzymać. Nie? To się trzyma fajnie na tym. Jedną śrubeczką, drugą śrubeczką przykręcamy. Wchodzi to. I się nam to mocno trzyma. Tutaj mamy te śrubeczki. Powiem, jak zobaczyłem te kołki, to się uśmiałem. No niby półeczka jest lekka, ale kurne, może jak są nowe ściany, nowe tynki, to to będzie trzymać. Ale jak jest stary tynk, ja te wkręty zaraz zmieniłem na większe. Takie malutkie wkręty, jak tu widzicie, dwie śrubeczki do tego. To te wkręty, no nie podobały mi się te wkręty, ile mają? Nawet nie 2 cm może. Takie chudziutkie wkręty, więc zmieniłem to na większe. A sobie je wysujemy, żebyście je zobaczyli, jakie one są cienkie. O, patrzcie. Patrzcie, jakie to jest malutkie. Do ręki złapać nie idzie. Taki malutki wkręt i ma całą półeczkę trzyma. No wiadomo, no, na tej półce nic tam ciężkiego, nic ma nie być. O, półka jest pomału grubsza od tego. Tyle, no 2 cm chyba. Te kołki mają. No i wolałem sobie je zmienić na mocniejsze, grubsze. O, widzicie? Właśnie ja sobie dałem takie, konkretniejsze. Nie jest ile, pół centymetra dłuższy, ale jest grubszy. Dużo mocniej będzie trzymał. Grubszy wkręt, dłuższy, no widzicie, no pół centymetra, dosłownie pół centymetra. Takie wmontowałem, wiadomo, bardziej się to rozeprze, bardziej to złapie i będzie ok. Co tu mamy dalej? To, że półka jest lekka, to wiadomo, no to sklejka w środku, półka jest pusta. Powiem, no produkt bardzo fajny, za tę cenę myślę, że produkt godny polecenia. Półeczki się bardzo ładnie trzymią. Tutaj wam pokażę. Tutaj już jedną zamontowałem. Drugą też. Jak widzicie, no ładnie się prezentują. Ładnie do roga. No. Ja mam stare ściany, można powiedzieć. I rogi są półokrągłe, więc ciężko było dosunąć do ściany. Ale ogólnie weszło wszystko ładnie. Tu w tym miejscu będzie trzecia półeczka. Więc sobie trzecią półeczkę dam. Ja na tym nie chcę stawiać żadnych ciężkich kwiatków, żadnych nic takiego. Więc nic takiego ciężkiego nie będzie. Kto zobaczył moje odbicie, proszę pisać w komentarzach. Kto jest spostrzegawczy? Specjalnie tego nie wyciąłem, więc kto będzie spostrzegawczy, pisać w komentarzach. Widzicie, dziurki tak ładnie siedzi. I tutaj będę właśnie na te półki stawiał takie miśkie. I będzie tak.
sobie będą siedzieć. Teraz wam pokażę, jak będzie to wyglądać w pełnym wykonaniu. Nie wiem, czy akurat z tymi miśkami, ale tu wam miśki będą machać z tej półeczki. I patrzcie, tutaj mam ułożone miśki. I tak to wygląda. No, na takie maskotki akurat eleganckie półeczki. Opis do aukcji, wszystko wam dam w opisie filmiku. Sobie pooglądajcie, pozaglądajcie i do zobaczenia. Cześć wam!